Witam serdecznie, poniedziałek 22 stycznia nowego roku. Spotykamy się po tygodniu 8 rozgrywek Ligi Zimowej w sezonie 23-24. Czas na kolejny raport z aktualnej sytuacji na wszystkich czterech poziomach rozgrywkowych. Żeby nie przedłużać, tradycyjnie zaczynamy od Ligi A. Tutaj mieliśmy do rozegrania trzy spotkania, jedno z nich się nie odbyło. Niestety na sobotniej rywalizacji z Dynamem Kraków nie pojawiła się ekipa Asów GDA i TEP Edukacji. Odbyły się za to dwa inne spotkania i one miały raczej bardzo wyrównany charakter. Serię czterech porażek zakończył Nembut, który pokonał hurtownię Escot 8-5, no i właśnie ta porażka okazała się być czwartą, jeśli chodzi o rozgrywki Ligi Zimowej dla hurtowni Escot. Właśnie oni zamykają ligową tabelę bez jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Natomiast Nembut, tak jak wspomniałem, przełamał się no i wylądował kilka pozycji wyżej, są już niemalże w środku ligowej stawki, no i zobaczymy, czy to przełamanie spowoduje, że gdzieś tę stratę do czołowych miejsc uda im się jeszcze bardziej zniwelować. Na ten moment są na miejscu 8. W drugim spotkaniu ekipa Adgo wygrała z Biszaką Kurdwanów 5-3, no i to spotkanie było jeszcze bardziej wyrównane. Dodatkowo obie ekipy póki co radzą sobie zimą co najmniej przeciętnie. Przed tym spotkaniem i jedni i drudzy mogli pochwalić się tylko jednym zwycięstwem, no i teraz drugie na swoje konto dopisuje ekipa Adgo. Bardzo dobra druga połowa w ich wykonaniu, no i kolejny hat-trick dołożony przez kapitana Adriana Sikorę spowodował, że to właśnie oni w rywalizacji z ekipą z Kurdwanowa okazują się lepsi, no i mają już na swoim koncie 6 punktów. Jeśli chodzi o pozycję na górze, no to wiele przetasowań nie mieliśmy. Liderem pozostaje Stomatologia Stópka, która w tym tygodniu swojego spotkania nie grała. Grało za to Dynamo Kraków, znaczy miało grać, no i zdobyło te 3 punkty, które spowodowały, że wskoczyli na pozycję wicelidera, zrównując się punktami z ekipą krakowskiej piłki. Także ta czołowa trójka wygląda właściwie identycznie jak po tygodniu ubiegłym. Kolejny tydzień, no to oczywiście też kolejne spotkania, no i będzie ich już o wiele więcej niż to miało miejsce w poprzednim tygodniu, gdyż w tygodniu 9 mamy zaplanowane 5 spotkań. Zobaczymy także hitową rywalizację krakowskiej piłki ze Stomatologią Stópka, a więc mecz aktualnie pierwszej i trzeciej ekipy ligowej tabeli. Zobaczymy, jak krakowska na tle tak silnego przeciwnika się zaprezentuje w nadchodzący wtorek. Natomiast już dzisiaj spotkania Dynama Kraków z Nembudem i Flamingo z Biszaką. W obu przypadkach ci pierwsi będą faworytami tych rywalizacji, no i na pewno jednak Nembud, który ostatnio się przełamał, a także Biszaka, która będzie szukała tego przełamania, tanio skóry nie sprzedadzą, no i możemy się tutaj spodziewać, że jakieś niespodzianki być może wystąpią. W dwóch pozostałych meczach, we wtorek jeszcze mecz hurtowni Escot ze sklepem opon.com, no 4 porażki z rzędu na koncie ekipy Dawida Kosika, no i będą tego przełamania szukać w meczu ze sklepem opon. Raczej łatwo nie będzie, gdyż ekipa Marcina Marynowskiego wciąż może mieć szansę na walkę nawet o podium. Natomiast tę kolejkę w lidze zamkną w czwartkowy wieczór zawodnicy DC House Solutions i Nuevo Palace. Faworytem bardziej doświadczona w rozgrywkach ekipa DC, natomiast podkreślaliśmy, że Nuevo naprawdę nieźle prezentuje się na tle każdego rywala, jeśli chodzi o Ligę A. No i możemy się spodziewać, że EDC łatwej przeprawy tutaj mieć nie będzie, więc zobaczymy, do kogo powędrują 3 punkty po tej czwartkowej rywalizacji. Tradycyjnie oczywiście też będziemy wybierać bramkę poprzedniego tygodnia, plebiscyt na naszym profilu na Facebooku, natomiast tradycyjnie zaprezentujemy nasze propozycje w naszym magazynie. Thank you.
I tak wyglądają nasze propozycje na bramkę tygodnia ósmego. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na naszym profilu na Facebooku. Głosowanie do czwartku do północy. Natomiast ja przechodzę już do drugiego szczebla rozgrywkowego. Tutaj działo się naprawdę, naprawdę dużo. Nie zmienia się jednak nic, jeśli chodzi o pozycję lidera. Tutaj niezmiennie z kompletem zwycięstwa ekipa KKS-u remis Rakieta, aczkolwiek spotkanie za nimi dosyć wymagające. Mierzyli się z Wystawą FC w piątek, wygrali ten mecz 8-5, no ale dopiero w samej końcówce przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść. Mecz zaczął się znakomicie dla Wystawy, która po pierwszej połowie prowadziła nawet 3-0, no i wydawało się, że jesteśmy blisko jakiejś niespodzianki, no tak się ostatecznie nie stało. Wręcz perfekcyjna druga połowa w wykonaniu Wystawy, no i to już 31. zwycięstwo z rzędu bez porażki wciąż i nawet remisu pozostaje właśnie ekipa KKS Remis Rakieta. Są liderem Ligi B, wiceliderem ekipa Socjos Wisła, która również przedłuża pasę meczów bez porażki. W tym tygodniu w dodatku bez straty gola wygrywają 4-0 z Achti. No i to spotkanie było naprawdę ciekawe, no bo obie ekipy zaczęły sezon naprawdę obiecująco, no i Socjos jednak pokazało wyraźną dominację nad Achti, no i trwa ta ich seria meczów bez porażki i na ten moment mogą pochwalić się 4 zwycięstwami i 1 remisem i obok właśnie KKS Remis Rakieta te dwie ekipy są wciąż niepokonane, jeśli chodzi o Ligę B. Na miejscu trzecim mimo trzeciej porażki z rzędu utrzymuje się ekipa Wystawy FC, ale tutaj tych ekip z 9 punktami mamy aż 7. O ile się nie mylę, a nawet 8 mamy ekip z 9 punktami, no i te przetasowania tutaj naprawdę w każdą stronę mogą się zmieniać. Do tego grona po tym tygodniu dołączyła między innymi ekipa Albatrosa, która wygrała aż 8-2 z Perłą Kraków i zrównała się właśnie punktami z zespołem Michała Myszki. No trzeba przyznać, że Albatros zaimponował skutecznością, w końcu odpaliły te ofensywne armaty Albatrosa, no i to zwycięstwo nad Perłą powoduje, że wracają do gry nawet o medale. W tym gronie też pojawia się ekipa Rodziny Królewskiej, która notuje bardzo ważne zwycięstwo 5-1 nad Big Time'em Kraków. To jest ich 3. wygrana w tym sezonie, 3. wygraną z rzędu po 3 porażkach na inaugurację, to warto zaznaczyć. Mogą pochwalić się śledziki, tym razem bez straty gola 3-0 wygrywają z zamykającym tabelę UBS-em Kraków, no i UBS wciąż z jednym oczkiem zamyka tabelę Ligi B, więc ta pierwsza część sezonu zimowego mocno nieudana dla zespołu Kamila Wlazło. W gronie tych ekip walczących ściśle o pozycje medalowe nie ma jeszcze Czyżyn, natomiast oni wygrali bardzo ważne spotkanie z Nic się nie stało i to wygrali je bardzo wyraźnie 5-2. Tutaj spory wkład w to zwycięstwo miał Krzysztof Chromiec, który pojawił się w rozgrywkach Ligi Zimowej właśnie w barwach Czyżyn, no i robi różnicę, nie ukrywają tego również rywale, no i tak też się stało w meczu z Nic się nie stało. Tutaj taka słowna, wyszło połączenie słowne. No i Nic się nie stało, notuje 2. porażkę z rzędu, a już 3. w sezonie zimowym. No i na razie przynajmniej jest w gronie tych ekip na dole ligowej tabeli. Tak prezentowały się wyniki ubiegłego tygodnia, także podsumowując aktualną sytuację, no wyraźna przewaga ekipy KKS-u Remis Rakieta, 5 punktów przewagi nad Socjos Wisła, natomiast 1 spotkanie rozegrane więcej. Na miejscu trzecim mamy tak naprawdę 8 ekip egzekwo z 9 punktami, no i tutaj tylko bilansy bramkowe i bezpośrednie pojedynki decydują aktualnie o ułożeniu w tabeli, no ale chyba najbardziej zwyżkową formę z tego grona prezentuje ekipa Śledzików, która wygrała 3 ostatnie spotkania, no i pnie się systematycznie w górę tabeli. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w nadchodzącym tygodniu. No a w tym tygodniu zaczynamy od pojedynku Klifornii z Rodziną Królewską, a więc właśnie 2 ekip, które w tym gronie ścisłym drużyn z 9 punktami się znajdują, więc możemy tutaj się spodziewać ciekawego widowiska. Socjos Wisła powinna w teorii przynajmniej przedłużyć pasę zwycięstw
w rywalizacji z Big Time'em. No Big Time'owi póki co zimą nie wiedzie się najlepiej, no i znajdują się na dole tabeli. Wystawa FC kontra chłopaki z Baraków, a więc również tak jak w przypadku meczu Klifornii z rodziną królewską, tak i tutaj mamy pojedynek dwóch ekip właśnie w tym gronie z 9 punktami, także ważny mecz. No i Perła Kraków na koniec tego tygodnia w Lidze B w piątkowy wieczór spróbuje sprawić kłopoty KKS-owi. Remis Rakieta, pewnie będzie o to trudno, natomiast znamy mobilizację Perły, wiemy, że stać ich na to, żeby powalczyć, no i pokazała to też wystawa, że jest to możliwe, żeby zatrzymać KKS Remis Rakieta. Suma summarum im się to nie udało, ale być może komuś w kolejnych spotkaniach już udać się może. Dobrze, czas na plebiscyt, na interwencję tygodnia. Tych również w tygodniu 8 nie brakowało, więc zapraszamy do ich obejrzenia, a także do głosowania na naszym profilu na Facebooku. I tak wyglądają nasze propozycje na najładniejszą interwencję tygodnia. Zapraszamy do głosowania na naszym profilu facebookowym, a my przenosimy się do Ligi C. Liga C również ma swojego lidera od dłuższego czasu. Jest nim ekipa Pershing Popcar Team. Za nimi 7 spotkanie i 7 wygrane. W tym tygodniu ta ekipa miała bardzo trudne zadanie, bowiem mierzyła się z 3 w tabeli Escaro Ubezpieczenia, no i do końca musieli drżeć o sukces. Udało się, po bardzo zaciętej rywalizacji Pershingi wygrywają 3-2, no i są liderem stawki nadal z 3 punktami przewagi nad Olympiakosem. Olympiakos także grał w tym tygodniu i raczej pod kontrolą miał spotkanie z Aptivem, które ekipa Damiana Przywory wygrała 8-5 i to oni pozostają wyraźnym wiceliderem. Reszta stawki nieco oddalona, natomiast warto zaznaczyć, że i Pershing i Olympiakos mają jedno spotkanie więcej od goniących ich ekip. Tak jak wspomniałem, na miejscu 3 Escaro z 12 punktami. 12 punktów też ma Borek, który dosyć niespodziewanie przegrywa spotkanie z rekonwalescentami z Kawina 3-6, no i kończy się ta 3-meczowa pasa zwycięstw dla Borku. Dosyć niespodziewanie, no bo do tej pory Skawinianie nie radzili sobie najlepiej, mieli tylko jedno oczko na koncie, no i teraz dopisują sobie 3 punkty po rywalizacji z ekipą z czuba tabeli, z Borkiem. I trzecią ekipą z 12 punktami jest Stara Gwardia, która po tym jak przegrała 2 spotkania z rzędu, chyba już otrząsnęła się z tej lekkiej zadyszki, no i wygrywa swoje spotkanie z AKS WS 6-1, pełna kontrola tego zespołu w tym spotkaniu, no i zasłużone zwycięstwo 4 już jeśli chodzi o bieżącą kampanię. Do czołówki doskakuje ekipa Ami Goats, która od czterech spotkań nie zaznała goryczy porażki. Bardzo ważne zwycięstwo z BKS Team 2-1, niezwykle wyrównana rywalizacja, no ale 3 punkty lądują na koncie Ami Goats. Drużyna ta jednak łatwej przeprawy nie miała, BKS robił co mógł, a dzięki Kacprowi Klimczykowi na 2 minuty przed końcem udało się zdobyć zwycięską bramkę, no i wygrywają to spotkanie Ami Goats, doskakując tym samym do czołówki i wyprzedzając swojego piątkowego rywala w tabeli. Nie wspomniałem jeszcze o rywalizacji UKS-u Kimbape ze Starymi Wilkami, tutaj 2 ekipy, które znajdują się w dolnej części tabeli, przynajmniej na ten moment.
ważna wygrana UKS Kimbapę, którzy dzięki temu zbliżyli się do tej górnej połowy, 6-5, no łatwo nie było, ale 3 punkty dopisują na swoje konto, no i jeszcze gdzieś tam po cichu mogą liczyć na to, że przy pomyślnym układzie kolejnych spotkań zawalczą nawet o medal, no bo na ten moment tracą 3 punkty do miejsca premiowanego brązowym medalem. Na samym dole stawki mieliśmy spotkanie niewstrzelonych z Formą, z Geodzikami. Niewstrzeleni przełamali się tydzień wcześniej, Geodziki szukały tego przełamania wciąż, no i udało im się znaleźć to przełamanie w rywalizacji właśnie z Niewstrzelonymi z Formą, wygrywają 4-3, no i spory udział w tym zwycięstwie miał debiutujący Dominik Fugiel, został MVP tego widowiska, no ale nastraszyli się nieco Geodziki w końcówce, no bo prowadzili już 4-0, no a w 3 ostatnich minutach dali sobie strzelić 3 gole, no i zrobiło się gorąco, na ich szczęście Niewstrzeleni nie zdążyli już wyrównać i pierwsze 3 punkty zimowe lądują na ich koncie, także tym samym w Lidze C nie mamy już żadnego zespołu bez zdobyczy punktowej. Tydzień 9 również przynosi kolejne rywalizacje w ramach rozgrywek Ligi C. Zaczynamy od meczu Geodziki Borek, no i tutaj faworytem będzie Borek, natomiast muszą się spiąć o wiele bardziej niż meczu ze Skawiną, bo tam sensacyjnie stracili punkty z niżej notowanym przeciwnikiem, no i skoro mowa o Skawinie, to spróbują wygrać po raz kolejny w rywalizacji z UKS-em Kimbapę, no i jak najbardziej wydaje się to możliwe, natomiast tak jak mówiłem, Kimbapę raczej jest na fali wznoszącej i może liczyć nawet na to, żeby doskoczyć do czołówki, jeśli na to liczą, no to spotkanie powinni wygrać. Stare Wilki kontra BKS Team, a więc dwie ekipy ze środka tabeli, tutaj pojedynek może być jak najbardziej wyrównany, w dodatku spore doświadczenie po jednej i drugiej stronie. Amigoats, rośnie ich dyspozycja i będą mierzyć się z Aptivem. Aptiv póki co w kratkę, raz lepiej, raz gorzej, po 6 spotkaniach mają 6 punktów, trochę w lepszym położeniu Amigoats, natomiast doświadczenie FLS-owe chyba nieco na konto Aptivu, zobaczymy, no ale faworytem mimo wszystko wydaje się być ekipa Kamila Tyczyńskiego, a więc Amigoats i na koniec tygodnia pojedynek Starej Gwardii z Eskarą Ubezpieczenia, więc najciekawsze spotkanie tej serii gier w Lidze C. Aktualnie 3. i 5. ekipa tabeli, obie drużyny mają po 12 punktów i spore ambicje na to, żeby powalczyć tutaj o medale, przynajmniej po tak udanym starcie sezonu mogą jak najbardziej na to liczyć. Przechodzimy do Ligi D. Liderem tabeli wciąż ekipa Los Neptikos, która zostaje tym liderem już samodzielnym, dlatego że wygrała kolejne swoje spotkanie 7-2 z futbolem opozycyjnym, a więc zgodnie z planem, natomiast Jaga Team niespodziewanie straciła punkty w rywalizacji z FC Farty, no i niewiele zabrakło, a nawet by przegrała to spotkanie, w samej końcówce jednak Jaga dogoniła Farty i skończyło się remisem 3-3. Także aktualnie Los Neptikos przewodzi ligowej tabeli o 2 punkty nad Jagą, a więc też różnicę do Jagi zmniejszyła ekipa Rajskiej Szkoły, która też nie miała łatwej przeprawy. W sobotni wieczór mierzyli się z Black Label. Wydawało się, że tutaj będzie naprawdę jednostronnie, natomiast postawili się Black Label, prowadzili aż do 31 minuty 2-0, no i wydawało się, że może nawet uda im się zwyciężyć, no ale mocno zmotywowana była tego dnia ekipa Rajskiej Szkoły i w ostatnich 10 minutach przechyliła szale zwycięstwa na swoją korzyść, tym samym wskakując na miejsce trzecie, no i zmniejszając stratę do Jagi, która plasuje się na pozycji drugiej. Jeśli chodzi o czołówkę, to punkty też niespodziewanie traci Cyberium Arena po remisie z Polesiem United, tutaj wyrównane widowisko, do końca nie było wiadomo, kto wygra, no i Polesie pokazało, że z każdym meczem wkraczają w rozgrywki FLS jeszcze mocniej, mają już na swoim koncie 4 punkty i wygląda na to, że w kolejnych spotkaniach powinni piąć się w górę stawki. Jeśli chodzi o mecze na dole tabeli, no to mieliśmy też pojedynek Wittorii Kraków z ACF-em, tutaj niespodziewanie Wittoria okazuje się lepsza i kończy się passa 6 meczów bez zwycięstwa, 4-2 wygrywa ekipa Wittorii, wygrywa też Kappa Milan, którzy wskakują aż na miejsce 6,
doskakują do górnej części tabeli zawodnicy Kappa Milan, drugie zwycięstwo z rzędu, tym razem nad zamykającymi tabelę bez punktów na razie pozostającymi zawodnikami Inglorious Bastards, aż 8-3 wygrywa Kappa Milan to spotkanie. Nie wspomniałem jeszcze chyba o rywalizacji Progresu Kraków z Casual Kickers. Ważny mecz dlatego, że obie ekipy pretendują do tego, żeby dołączyć do grona czołowych ekip Ligi D. No i to zadanie spełniła ekipa Progresu nie bez problemów, natomiast udało im się to osiągnąć. Zwycięstwo 2-1 dla Progresu, no i w lepszym położeniu na pewno zdecydowanie Progres, no bo oni teraz do medali tracą 3 punkty, z kolei Casual po tej porażce traci tych punktów aż 8, także różnica zrobiła się dosyć wyraźna. Tak wygląda aktualna sytuacja, liderem już samodzielnym Lozne Ptikos, na miejscu drugim Jaga, na miejscu trzecim Rajska Szkoła, w czołówce też Cyberium Arena i Progres Kraków. Będą też kolejne spotkania w tygodniu 9, jeśli chodzi o Ligę D. No i skoro już mowa o tym tygodniu 9, no to przybliżę te rywalizacje. Zaczniemy od meczu ACF-u Kraków z Progresem, a więc dwie czołowe ekipy sezonu jesiennego Ligi F. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w nadchodzącym spotkaniu. Futbol opozycyjny spróbuje sprawić kłopoty Rajskiej Szkole, no ale tutaj faworytem oczywiście będzie drużyna Marcina Szewczyka. Zamykający tabelę Inglorious Bastards powalczy o pierwsze FLS-owe punkty w starciu z Fartami. Farty ubiegły tydzień no, sprawiły niespodziankę z Jagą, no i na pewno zrobią wszystko, żeby zapisać sobie kolejne 3 punkty. Lozne Ptikos kontra Wiktoria Kraków, a więc tu oczywiście zdecydowanym faworytem jest ekipa lidera tabeli. Cyberium Arena kontra Jaga Team, a więc hit tego tygodnia, jeśli chodzi o Ligę D. Pojedynek drugiej i czwartej ekipy tabeli może się tu sporo rozjaśnić w kontekście nawet walki o medale, no bo gdyby Cyberium przegrało, no to Jaga tą przewagę będzie miała już dosyć wyraźną. No i zamkniemy tydzień rywalizacją Black Label z Polesiem United, a więc dwoma ekipami, które są w dolnej części tabeli, więc tutaj raczej rywalizacja zapowiada nam się bardzo, bardzo wyrównana. Tak wygląda nadchodzący tydzień. Tak wygląda też aktualna sytuacja we wszystkich ligach zimowych. Bardzo serdecznie dziękuję za ten program. No i widzimy się i słyszymy na pewno za tydzień. Życzę udanych spotkań, dobrej pogody i do usłyszenia. Do zobaczenia.